Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was w prasówce. W ogóle Poland. Nie poznani twarzy twej, plotkuj, oszkaluj i opluj. A w dzisiejszej aktówce. Edyta Górniak. Filip Heiser, Książulo. Verse of Freeze. Natasza Urbańska, Janusz Józefowicz. Ma fashion. Ale zanim zaczniemy, chciałabym tylko... Chciałabym tylko... Świetny jestem tych reklamowych stawkach. Chciałbym powiedzieć i oznajmić, że założyliśmy Patronite, jakbyście chcieli i chciały nas wesprzeć inaczej niż na YouTubie. Tam są też jakieś drobne bonusiki dla was, także serdecznie zapraszamy. Link znajdziecie w opisie tego wideo. Edyta Górniak zajęła drugie miejsce na Eurowizji. 30 lat temu, kochani, to się wydarzyło 30 lat jak temu. Ten czas szybko ten czas mija. Strasznie leci. Ja mam wrażenie, że słyszę o tym od 100 lat, a to tylko 30, słuchajcie. I z tej okazji wybrała się do Dzień Dobry TVN, tak? Świętuje to właśnie 30-lecie na kanapie telewizji śniadaniowej. Opowiedziała trochę o kulisach, o wspomnieniach i o różnych innych stworzeniach. Przyznam szczerze, że trudno wierzyć, że to jest moje skromne życie dziewczyny z Ziębic. Trudno mi też uwierzyć, że minęło 30 lat od debiutu Polski na scenie międzynarodowej. Świętuję to właściwie od 1 stycznia. Myślę, że cały rok będę świętować. Fantastycznie zapowiada się świetny rok. Dzieje się, okej. Działo się też wtedy, te 30 lat temu, ponieważ nie wiem, czy wiecie, już kiedyś... Ale zajęła drugie miejsce w Eurowizji. 30 lat temu! Jezus Maria, mało tego, ona wtedy była przeziębiona. Tak. Te 30 lat temu? Te 30 lat temu, ona pamięta to jak dzisiaj i po prostu było ciężko. Było bardzo ciężko. Brałam zastrzyki, w ogóle antybiotyki. Musiałam przyjąć różne mocne tabletki, żeby w ogóle odzyskać głos. I tak naprawdę świętej pamięci Wiktor Kubiak, który był wtedy ze mną, mój pierwszy, właściwie jedyny menadżer, taki od serca, wspierał mnie bardzo. Nie wiem, czy on jedyny. Ja pamiętam innych menadżerów tego. Krupę na przykład. Krupę. Darka Kasia mówi teraz. Ale on już jest przecież po. Tak, on już... A, no tak, on wyszedł. Już wyszedł, to co? Nadal jest? Nadal nie, no, jest czarny pasek, czy już nie? Nie wiem, jak to działa. Teraz już jest pasek... Teraz jest biały. Żółty pasek Polsatu. Nie, już biały też nie. Nie wiem, czy to mówiłam kiedyś, ale zajęłam drugie miejsce w Eurowizji 30 lat temu. Ale ja przed samym wyjściem zamknęłam się w łazience. Powiedziałam, że nie wyjdę. I Wiktor pukał do mnie i mówił: Pani Edytko, już trzeba iść. Naprawdę, trzeba iść. I używał różnych słów i tonów. Czasem krzyknął. W ostatniej chwili to już myślałam, że po prostu nie zaśpiewam. Mówię: Wiktor, nie mam w ogóle głosu. Nie dam rady, to jest za trudny utwór. Co ja zrobiłam? Pamiętam ten moment, kiedy zza kulis odprowadził mnie taki kierownik sceny, dał mi mikrofon i odszedł. I ja zostałam sama na tej wielkiej, gigantycznej scenie, gdzie była publiczność tak szeroko rozstawiona, że nawet nie widziałam końca. Myślałam, że to jest ten moment, że ja umieram, że nie dam rady. To ja każdego poranka. I potem poprosiłam o zaufanie, wsparcie anieli, żebym przez cały utwór nie utraciła głosu. Anieli Bogusz, w sensie seksmasterki? Tak też o tym pomyślałam. Aniela, albo a ta polska Barbie też nie była Aniela? Chyba też była Aniela. Właśnie, której anieli? Do której anieli nie wiemy tylko, nie? Jakby powiedziała, jakby Ecia była tak dobra i powiedziała, do której anieli ona poprosiła, to byśmy wiedzieli, kogo prosić codziennie rano o siłę. Jak zeszłam, to już w ogóle nie miałam głosu, więc to był cud. To był jeden z największych cudów i dla mnie, i dla Polski. Cud nad Wisłą? Jaką Wisłą, nie? Drugie miejsce 30 lat temu, to jest cud.
Okej, ale ty się śmiejesz, a to jest prawdziwa historia na faktach autentycznych, aż Edyta po prostu się wzruszyła, jak nie ona, prawda? Mówiąc o tej Anieli, no bo poprosiła o pomoc, tak? I została wysłuchana. No, oczywiście. Piękna historia. Nie wiem, czy ominęła was ta wielka międzynarodowa premiera, ale całkiem niedawno premierę miał nowy przebój Edyty Górniak, I Remember, ponieważ ona cały czas pamięta. I remember. Że zajęła drugie miejsce 30 lat temu. Nie wiem jak wy, kochani. Chyba nie pamiętacie o tym do końca, bo przecież Edyta chciała z tą piosenką jechać na Eurowizję w tym roku, 30 lat później, a oni jej nie wzięli. I po czym ona musiała ściemniać, że wcale nie chciała, tylko przez przypadek tę piosenkę wysłała. Rozumiecie to? Niestety jest mały bump na świętowaniu tego drugiego miejsca 30 lat temu, ponieważ Edyta miała świętować między innymi na scenie Miss Polonia w TVP 28 czerwca. Tak, nadal te konkursy się odbywają i nadal chyba gromadzą jakieś zainteresowanie. No i wyobraźcie sobie, że nie wystąpi. Nie, nie wystąpi. Nie wystąpi. No jest tutaj komentarz jakiegoś informatora, więc dowiedzmy się. Plotek ekskluzyw! Organizatorzy koncertu nie zdawali sobie sprawy, że Edyta ma w TVP teraz ban. Jak w telewizji dowiedzieli się, że ona ma śpiewać, to się na to nie zgodzili. Chodzi o to, że za dużo śpiewała dla poprzedniej władzy. Tak tłumaczy właśnie źródło z Woronicza. No i okazało się, że na miejscu Edyty podczas Miss Polonia zaśpiewa Natasza Urbańska. Natasza Urbańska, więc ja mam nadzieję, że ona wykona swój wielki hit Little Party Never Killed Nobody, bo to też było przecież zaśpiewane w TVP. Zgadza się. Do Nataszy jeszcze wrócimy swoją drogą, bo ci się objawi również w prasówce samodzielnie. No nie tak samodzielnie. No nie. No chociaż nie wiadomo. No chociaż wiesz, wiesz jak jest. No podobno Edyta też nie będzie w The Voice of Poland, wyobraź sobie trenerką. Chryste, panie. Ale to ma sens w sumie, że pojawiła się na kanapie Dzień Dobry TVN, no bo jak teraz w TVP i nie będą chcieli, no to musi gdzieś się przykleić, tak? Tak jak kilka dobrych lat temu to miał miejsce, pamiętacie ten fantastyczny program, gdy uczyła się prowadzić samochód? Jak ty parkując prawie uderzyłaś w auto z naprzeciwka, gdzie ja musiałem zahamować? Nie zagadałeś. No, Jezu, ja to wyparłem z pamięci, a to się naprawdę wydarzyło. Myślę, że możemy się przygotowywać na i Azja Express, czy jakaś inna Ameryka, nie? No więc tak. Myślę, że możemy się przygotować na kolejną dawkę. Ale, jeszcze tutaj taka ciekawostka, bo może na przykład zbliżają wam się jakieś uroczystości, komunie, bierzmowanie albo inne sakramenty. Pudelek podaje, że Edyta Górniak za występ na jakimś przyjęciu bierze 40 tysięcy złotych. Minimum, okej? Dużo, mało, wydałobyś? Nie wiem, ma dużą konkurencję, bo Zenek Martyniuk też 40 bierze, więc... No to ciężko, ja bym do tańca wziął Zenka, A do różańca Edytę. A do różańca Edytę. A już w tę sobotę nasze wydarzenie we Wrocławiu. Poprawiny naszego wesela. Także musicie tam być. Bilety chyba jeszcze są. Także w opisie tego wideo je znajdziecie. Warto zaznaczyć, że to jest nasze jedyne plenerowe wydarzenie w tym roku. Jedyne wydarzenie we Wrocławiu. Więc lepiej tego nie omińcie, bo będziecie żałować. I do zobaczenia pod sceną. U tego Filipka Heizera to po prostu drama za dramą. Ten roller coaster, kochana. Tak. Jeśli nie wiecie, co tam słuchać u Filipa, no to zapraszamy do naszego materiału, bo my go nie wyjaśniliśmy, ale wyjaśniliśmy, co się dzieje w dramie wokół niego. Tam jest taka po prostu tableteczka do possania.
Tymczasem niejaki Książulo. Witam was bardzo serdecznie. Czyli youtuber, który zajmuje się ocenianiem jedzonka. Objawienie polskiego narodu. Tak, ostatnich miesięcy. Postanowił jakiś czas temu wstąpić do tej budki z kebabem, którą Heiser założył. No to żadna jest jakaś budka, to jest przecież spełnienie jego marzeń. On zamierza otworzyć całą sieć w kosmosie i poza tak, nim. Tak, to prawda, to prawda. I ocenił, no zresztą posłuchajcie sami. Kebaby wychodzą nierówne, mimo ważenia mięsa, no bo ewidentnie ktoś wkładał na miseczkę mięso i stało to na wadze, jakby ja widziałem to, nie zmyślam tego. Mimo ważenia mięsa, kebaby nadal są nierówne. No. Filip, jak wiemy też z naszego wcześniejszego materiału, przeprowadził się do Hiszpanii. W związku z tym bardzo dużo czasu spędza w Polsce i odwiedził również Opole z jakiegoś powodu. A może on po prostu tam zrobił sobie jakiś taki backup w Hiszpanii, gdyby, nie wiem, był jakiś poszukiwany w Polsce, czy co? No bo no, nie wiem, jak tego zmierza inaczej to nazwać. No wiem. I odwiedził to Opole i pani dziennikarka w Opolu zadała mu pytanie, no co sądzi o tym, że Książulo go ocenił tak, a nie inaczej. No i Filip się zesrał. Otworzył pan budkę z kebabem. Skąd ten pomysł? To nie jest budka z kebabem, to jest Królestwo Kebaba, proszę pani. Jeszcze raz proszę zadać pytanie. Jeszcze raz proszę zadać pytanie. To jest bo Królestwo pytanie Kebaba, panu celebrytowi pani, nie odpowiadało. Pani, to jest Królestwo. Ja od zawsze marzyłem o kebabie. Jak mój ojciec pracował w Berlinie Zachodnim, malował tam ściany. To był koniec lat 80. Zabrał mnie na pierwszego donera w życiu. Potem moim dużym takim marzeniem biznesowym było posiadanie franczyzy McDonalda. Otworzyłem franczyzę Subwaya. Ten biznes splajtował, dlatego że przez ścianę otworzył się właśnie kebab. Ja sobie przypomniałem o tym marzeniu z dzieciństwa i skończyłem pracę w telewizji i otworzyłem kebab. A za chwilę będą kolejne punkty w Opolu również. Piękna historia. Piękna historia, marzenie z dzieciństwa. Wyobraźcie sobie, wszystko. Kebab przypomniał mu o kebabie. Jak do tego doszło? Nie wiem. Widział pan recenzję Książula? Widziałem, jest tak samo do jak sam autor tej recenzji. Czy ty? Nie, po prostu pierwsze, co po prostu zwróciłem uwagę, to czy on jest na jakimś przyspieszeniu, bo... Tak, trochę tak to wyglądało. Jakub Żulczyk, słynny pisarz oraz nienawistnik panującego nam miłościwie prezydenta, postanowił skomentować ten tę wypowiedź. Aha. Napisał na Twitterze tak. Pan Filip mocno elektrycznie. Z reguły takie tańce w miejscu to albo ciężkie nieleczone ADHD, albo ostatnie okrążenie kilkudniowe. Zalecałbym wypoczynek, bo zawał w naszym wieku jest raczej śmiertelny. No. Jakub... No i się rozlało, no bo tak jak mówiłeś, Książulo jest objawieniem, czyli jak się dotyka objawienia... Ale to chodzi ci o ten sos do kebabu się rozlał? Tak. Ale jaki? Ostry? Pikantny. To było to. To było to. Splash. Więc Filip postanowił odpowiedzieć na to. I odpowiedział w swoim stylu na Facebooku. Ale poczekaj, bo się pogubiłem. Na co on odpowiedział? No odpowiedział na to, że ludzie zaczęli mu pisać, jakim prawem powiedział, że Książulo jest do dupy. Aha, okej. Okay. I że czyli wszystko on, jest do dupy. On odpowiedział na tekst typa, po czym odpowiedział na swoją odpowiedź. Dokładnie tak, czego nie rozumiem. Gotcha. Uwaga, będzie bez hajzerowania, uśmieszek. A to jakaś nowość, więc warto przeczytać do końca. Pragnę serdecznie przeprosić pana Książula. Po męsku, krótko i konkretnie. Moje słowa były z dupy. Aż mi wzięło na memory, Jezu, słuchajcie. Mnie też, jak to pierwszy raz czytałem, wzięło jest, na memory. Bo to wiecznie, to pozostaje, wiesz. Tak, lata mijają, ale Heiser jest ten sam. Po tym, jak próbował, nie wiem, właściwie... Zlinczować nas, powiedzmy sobie wprost. Tak, i został jakoś wezwany do opamiętania się przez swoich pracodawców, to on wtedy opublikował taki tekst właśnie, że po męsku na piwo powinniśmy pójść. Tak. Widzę, że ten sam nadal poziom. Tak, ale zachęcamy do zapoznania się z dużą książką, tam jest wiele ciekawych historii. Również piszę Heiserem. Mój biznes powstał z marzeń i faktycznie mam do niego emocjonalny stosunek, który w przypadku mojej wypowiedzi dla radia wziął górę nad klasą, kulturą i elegancją. To, że nie jestem fanem recenzji mojego kepsa, nie oznacza, że pan Książulo nie robi świetnej roboty, pomagając rodzinnym biznesom. My oczywiście przyłożyliśmy się do standaryzacji produktu. Wprowadzamy dodatkową książęcą porcję mięsa, gdyby komuś było mało. Nawet najlepszy youtuber nie zje kepsa za ciebie. Dobra, kończę, bo zaczynam hajzerować. I mi się, wiesz, z czym się to skojarzyło od razu? Z bełtem? Nie, skojarzyło mi się z tym memem. A, no trochę tak. No ale to jest taki mood ostatnich tygodni, nie? Tak, tak, tak. W całym środku tego ewidentnego wizerunkowego piekła książulowego... Wstrząs!
Zmarnowany Filip Heiser degustuje drinki w samo południe, po czym skraca sobie drogę, drałując środkiem ulicy. Donosi nam Anna Misiak z shownews.pl. To jest news. To jest tytuł. Show news. No i rzeczywiście są zdjęcia, jak sobie drinkuje coś tam z kieliszka i idzie. I idzie. I ogólnie siedzi, to idzie, pije i idzie. Z jakąś kobietą. Także ludzie myśleli, że to, no, że to koniec ogólnie, jakby napisał jakąś głupotę. Coś, że koniec tej dramy. Tak, że coś w stylu przeprosi, jakby nic się więcej nie wydarzy. Na co wjeżdża cały na biały przegląd sportowy, który postanowił skontaktować się z Filipem Heiserem, ponieważ książulo na swój Instagram wrzucił takie stories, które teraz widzicie, z napisem: news, właśnie dostałem ofertę od jednej z federacji freakfightowej. Walka w main evencie. Pierwsza stawka 1,5 miliona. Przeciwnik, osoba z mediów. Jakiś czas temu mówiłem, że nie chcę brać w tym udziału i na razie nic się nie zmieniło. W takich czasach żyjemy, kochani. Tak. Jak tam tyranko? Inni dostają 1,5 miliona za to, żeby bić się przez 10 sekund w klatce. No. No i ten przegląd sportowy postanowił w związku z tym skontaktować się z Heiserem, no bo jakby książulo... Ale rozumiem, że przegląd sportowy w ogóle teraz się zajmuje biciem się w klatkach, bo tak, to jest sport najwidoczniej. No, tak. no fajnie. I Heiser powiedział przeglądowi tak. Dostałem taką propozycję i aktualnie prowadzone są rozmowy. Walka Heiser versus Książulo to byłby hit roku. Freakfighty to dla mnie coś zupełnie nowego i chciałbym spróbować w nich swoich sił. Podobnie jak było to w przypadku mojego występu w Tańcu z Gwiazdami. Nic nie wiedziałem o tańcu, a bawiłem się fenomenalnie. Teraz będzie mniej grzecznie. Szczerze? Ja myślę, że idealnie by tam się odnalazł. Tak, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Po prostu... Przeznaczenie. Bardzo bym się cieszył, gdyby Książulo przyjął tę propozycję, bo dla nas obu byłoby to rozpoczęcie od zera we freakfightach, ale tak naprawdę dla mnie to nie byłaby walka z przeciwnikiem, a trochę walka o nowe życie. Musicie wiedzieć, że stawki są spore. W jeden dzień spłaciłbym mój kredyt na mieszkanie w Hiszpanii, w której będę teraz mieszkać, i to jest świetna motywacja. Mam nawet hasło walki miłośników kebaba po obu stronach barykady. Jesteś gotowy na hasło według Filipa Heisera? Usiądźcie wygodnie, wyjmijcie jedzenie z ust lub inne rzeczy, bo będzie grubo teraz. Uwaga, hasło brzmi: nie obrzucaj mięsem w internecie, wybierz sport. Okej. Okay. To jest jakaś kampania z lat 90., żeby dzieci w podstawówce chodziły na WF? Trochę tak to brzmi. I na to wszystko odpowiedział pan Książulo w swoim niedawnym wideo, gdzie zamieścił kilka plansz i audio takiego przedstawienia sytuacji. Okej. Okay. Walki nie będzie, tak jak już kiedyś mówiłem, nie chcę wchodzić do freaków i na tę chwilę nie przekonuje mnie 1,5 miliona, ani 2 miliony, bo już taką stawkę też usłyszałem. Co do przeprosin, spoko, ogólnie jakby totalnie spłynął po mnie ten wywiad, szczególnie, że chyba, jak się okazuje, było to specjalne poddymienie pod walkę. No i chyba tyle. Nie wielka będzie, szkoda. Wielka szkoda dla całej Polski, moi drodzy, że nie będzie tego dymu i nic tutaj więcej się chyba nie uda wycisnąć. Znaczy, ja jestem pewien, że to nie jest ostatnie słowo Filipa. Oj, jestem o tym przekonany. Nie. Chyba więc, w innym temacie, bo wiesz, w tym chyba nie. Jeżeli tutaj sobie nie znalazł kompana do tańca, to może poszuka gdzieś indziej, nie? I w końcu się uda spełnić te marzenie. Trzymamy kciuki. A was teraz zapraszamy do prasówki po prasówce, czyli ciągu dalszego naszego programu. A w dzisiejszym odcinku Michał Szpak, który przyznaje się do bycia Illuminati, Anna Mucha, która odkrywa życie bez telefonu komórkowego, oraz oczywiście horoskop. Przypominamy pakiet w ogóle Maniak Total i więcej w ogóle Poland. Już teraz. Kliknij przycisk wesprzyj. Teraz ważny temat, ale nie wiem, niektórzy może są pod kamieniem, my też jakiś czas nie zajmowaliśmy się tym rejonem, więc przypomnę, że pan Freeze to jest numer jeden youtuber w Polsce, tak? Tak. On miał swoją ekipę, miał swoje lody, miał swoje pączki i energetyki. Później, gdy już osiągnął wiek emerytalny na YouTubie, stworzył fermę kolejnych młodszych pokoleń youtuberów. No i też jest pani Wersow, która jest jego partnerką, obviously również youtuberką, ale również i piosenkarką. Obiecuję, że pokażę ci.
Pani Wersow jest już od jakiegoś czasu piosenkarką, mało tego, daje koncerty, na które przychodzą ludzie, wyobraźcie sobie. Małe ludzie. Małe ludzie, no właśnie ja się zastanawiam nad tym, no. Że trochę współczuję tej ekipie, no bo domyślam się, że ona gra w jakichś klubach, tak? Tak. W klubach odbywają się koncerty w zamkniętych przestrzeniach. Ja nie uwierzę w to, słuchajcie, żeby ktokolwiek pełnoletni przyszedł na jej koncert, no po prostu nie uwierzę w to. Więc wyobraźcie sobie te wszystkie, ile tam osób, no kilkaset osób powiedzmy mieści się w klubie, z tymi karteczkami, z karteczkami od rodziców. Mama pozwoliła! Mama dała karteczkę, że mogę tu przyjść, tak? Mogę przyjść na ten koncert. Proszę, to jest kartecka. I wyobraźcie sobie, i tak to po prostu przyjmować, coś koganiać, nie? No biznes! Trasa koncertowa cieszy się tak gigantyczną popularnością, że Wersow, niczym kiedyś Madonna z jej True Order, które trwało chyba około 2 godzin, czyli dokument podsumowujący trasę koncertową, również postanowiła wydać dokument. Nie wiemy, ile ten dokument będzie trwał, ponieważ póki co powstały 3 części, gdy to nagrywamy. Każda z części trwa godzinę, wyobraźcie sobie. Tam jest dużo, bardzo dużo jest do poruszenia bardzo ważnych wątków, jak się domyślacie. No ale również zdarzają się takie sytuacje, no mało przyjemne, więc wręcz dramogenne. W drugiej odsłonie, drugiej części dokumentu, czyli gdzieś pomiędzy pierwszą a drugą godziną, była drama podczas próby, ponieważ okazuje się, że pani Warsaw ma featuring, tak? Ze swoim frizoluszkiem, więc mają wspólną piosenkę i również ją czasami wspólnie wykonują na scenie, na to wychodzi. I wyobraźcie sobie, że pani Warsaw jako poważna piosenkarka ma swojego trenera od wokalu. No i była próba. No i tam próbują tę piosenkę, no i ten frizoluszek też coś tam do tego mikrofonu, tak? Buja, buja, buja. Buja, buja. I nagle odzywa się trener Wersow. Co ty mówisz tutaj? Jak mu tak mówisz tutaj? Tak, nie wiesz, mobilizował tutaj parę, nie miałem takiej intencji. W związku z tym, że pracuję z Weroniką, to moją misją jest sprawić, żeby show, które ona daje, było jak najlepsze, możliwie jak najlepsze. Więc na próbie w Katowice, gdy zobaczyłem, że Karol troszeczkę odbiega umiejętnościami od Weroniki, która już przez długi czas ze mną wtedy pracowała, no to rzuciłem mu, żeby przyszedł na lekcję. Wybrzmiało to całkiem średnio w uszach Weroniki, ale to, co powiedziałem, uważam za słuszne, bo wtedy po prostu dbałem o jej dobro wyższe, czyli żeby jej show summa summarum wyszło jak najlepiej. Nie wiem, czy na pewno wszyscy zrozumieli sytuację, więc ja ją rozłożę na czynniki pierwsze. Pani Wersow zatrudnia pana trenera, który ma pomagać przy wokalach. I na próbie pan trener zwraca się do pana Friza z tekstem, że Friz powinien odwiedzić go na spotkaniu jakimś trenowania wokalu, no bo jest jakiś problem, na co Friz ogólnie stwierdza, że jakby nara chłopie i odchodzi po prostu, bo tak właśnie się zachowuje. Na domiar tego wszystkiego jeszcze panu trenerowi za to, że wykonuje swoją pracę, za którą mu się płaci, dostaje opieprz od swojej pracodawczyni, że nie wolno tak zwracać uwagi jej partnerowi. Że to nie, że on nie może do niego mówić. I ona wręcz używa słowa, że to jest chamskie. To jest chamskie. Jak można mówić Frizowi, że on powinien potrenować śpiew? Frizowi? Frizowi? Królowi? On jest numer 1. Nie wiecie o tym? Nie słyszeliście o tym? Więc to jest trochę chamskie, nie? Trochę chamskie. I jeszcze ona tam mówi coś takiego, że no na mnie to możesz. Tak, tak. Że ona sama chętnie przyjmie, byle tylko Karolkowi się nie dostało. Ale co ona ma przyjąć, tak? On zwraca jemu uwagę. On ma jej zwrócić uwagę, że on nie potrafi śpiewać? Jakby Wersow, to tak nie działa, kochana. Okej? Okay? Może przyzwyczaiłaś się do tego, żeby brać wszystko na siebie, aby twojego partnera, konkubenta nie denerwować, bo się może zdenerwować, ale to tak nie działa. Pod wideo zaroiło się od nieprzychylnych komentarzy po prostu, co mnie osobiście zaczyna już stresować. Nie, bo jeżeli on zareagował w taki sposób,
do prośby, aby potrenował wokal z coachem, no to ja nie wiem, jak on zareaguje na te komentarze. Co ta Wersow będzie miała tam na chacie, słuchajcie. Mega słaba akcja. Jak opieprzasz Kubę, że miał czelność zwrócić uwagę Karolowi, że mógłby wpaść na próbę poćwiczyć głos. Widać, że gościowi zależało, żeby wszystko było profesjonalne, doceniał twoją pracę i wysiłek. I nie chciał, żeby Karol to przyćmił. Zachowałaś się, jakby nie można było wielmożnemu Frizowi zwrócić uwagi. Trochę jakbyś się bała, że robi ci łaskę, że w ogóle wystąpi w twoich koncertach, a tylko coś mu nie podpasuje, to zrezygnuje. Nie, zrezygnuje, że co, że odwróci się plecami i zejdzie ze sceny? Nie. Tak przed chwilą na tym wideo? Niemożliwe. Frizowi nie można zwrócić uwagi? Mam nadzieję, że chociaż pizzę mu zamówiliście. Nie wiem czemu, ale oglądając to czuję, że Vera trochę traktuje Karola jak jakieś niedotykane jajo. Niedotykane chyba. Nie. Niedotykane. Niedotykane jajo? Niedotykane jajo. To jajo? Niedotykane. Kuszące propozycje. Któremu nie można nic powiedzieć. Wiecie komu? Temu niedotykanemu jaju. Nie wiem, mam takie wrażenie, że Karol większość czasu był naburmuszony tam. Niby wspiera, a mina jak srający kot. Sorry, ale po prostu ten tekst zawsze mi śmieszy. Srający kot, mina srającego kota. To jest jakby taki, wiesz, klasyk, nie? Mhm. My już po prostu ledwo co żyjące po drugiej części. A jest trzecia, o której wspomniałam. I wyobraźcie sobie, że tam też była drama. Jezus Maria. Tak, tak było. Chcieliśmy się zadzwonić może zawsze, a nie chcieliśmy się wstrzelić w okno, jak miałeś auto prowadzić na przykład. Dobra, to nie mówię, jak miał czas, no to w ogóle nie mówię. Dobra, to nic nie mówię. Wy zepsuliście mi reakcję teraz, ale żeście to zrobili. No, ale żeś zrobił, no. Dobra. Ja nic nie zrobiłem. No i jest, dobra. Nie podsłuchuj. I kazałaś ja byłem wygłuszony i kazałaś słabki odciszyć. Żeby się dowiedzieć, że Michuj przebiegł wolniej ode mnie, czego miałem nie wiedzieć, no. Nie chciałam, że miałeś tego nie wiedzieć, co się na mnie denerwujesz? To wina jest tego, pan twoja, bo ci nie powiedział, że masz nie mówić. Powiedz krzyczeć, nie mów, nie mów, nie mów! No i widzisz, no i źle zrobiłaś, no. Taka robota. Co nic, że się grało, że masz tutaj nagrane. Góra! Dobra, to zadzwonię za minutę. Tylko pierdziela wiśniesz, czy tak mówię, no. Czemu tak mówisz mu? Po pierwsze mi psujesz humor przed koncertem, a po drugie niepotrzebnie tak powiedzieć Kubie, bo specjalnie nie jeździ na moim koncercie. Mega się starał, żeby wszystko było. Specjalnie tam do nich jał. Tak się stało, że mojej reakcji nie nagrywaj ważniejsze, na zakład. To jak on się starał? To jest jego wina, nie nagrywaj mnie teraz. Hello, hello, jak coś, to ja się teraz stresuję, że mi powiedziałeś, bo Karol jest zły. No nic specjalnego cię nie stało. Masz koncert zaraz i... Po prostu żyj tym, że masz koncert, kim się baw, nie? Dobra, zadzwonię za minutę, muszę sobie powiedzieć samo. Rozumiecie? Rozumiecie wszystko? Nie, streszczę. Więc pani Wersow przygotowuje się przed koncertem, poprzez przygotowuje, mam na myśli siedzi na krześle, ponieważ wszyscy ludzie ją robią. I rozmawia ze swoim coachem przez telefon, tak? Tym samym z drugiej części. Tak, jest, tym samym. I nie wiem dlaczego i o co chodzi, ale ten jej coach wokalny robi też jakieś wideo z innymi ludźmi z tego ich zaprzęgu, okej? Okay? Więc nie było go wtedy przed tym koncertem, bo był z jakimiś innymi ludźmi, robiąc jakieś inne wideo. On jej powiedział przez ten telefon, że coś tam się wydarzyło, w ogóle nieistotnego i nieciekawego, tak, na tym wideo. No i pan Frizz się wkurzył. Ponieważ ten Kuba popsuł mu reakcję. Tak, popsuł mu reakcję, bo on miał się nie dowiadywać o tym, tak, co się wydarzyło, a się dowiedział. I co prawda kamery nagrały te jego reakcje, ale to nie był odpowiedni moment, bo on chciał tę reakcję mieć, jak będzie nagrywał swoje wideo, i żeby wtedy te kamery jego uchwyciły te jego reakcje na to coś. A tak się stało, że inne kamery uchwyciły jego reakcję, jak on nie był gotowy na tę reakcję. Więc on się bardzo zdenerwował. A jak on się bardzo zdenerwował, to pani Wersow jeszcze bardziej się zdenerwowała. No raczej. Poleciało kilka kurw. No i ona ostatecznie wyszła z pokoju, bo stwierdziła, że musi być sama. To są dramy. To są prawdziwe problemy, słuchajcie, dorosłych rodziców dziecka. Tak. Nie wiem jak wy, ale jak ja na to wszystko patrzę,
to zastanawiam się, czy oni oby nas nie trolują jakoś. Wiem, o co chodzi. Bo po pierwsze, ta muzyka jest taka bardzo dramatyczna. Tak. W tych takich momentach, no w ogóle zacznijmy od tego, że wrzucają, tak, do tych dokumentów wrzucają właśnie takie dziwne, niezręczne fragmenty, gdzie pomiędzy nimi są jakieś takie spiny, totalnie bez sensu. No i w ogóle oni się wypowiadają do tej kamery, nawet ten trener. No. Nie było mnie niestety na koncercie w Poznaniu, ponieważ mieliśmy nagrywki na kanał Ekipa. Nie wiem, oni jakby to był jakiś, wiesz... Ukryta prawda, czy trudne takiego, sprawy, tak. To są trudne sprawy i po prostu, wiecie, dali mi 20, żebym tutaj wystąpił. Tak, i tam są takie ujęcia nawet z tym trenerem, jak on siedzi, czy tam stoi i on mówi, że no, wcale nie chciałem, żeby to tak wyglądało. Nie wiedziałem, że tak się stanie. Nie wiedziałem, że on tam siedzi, no nie? Powinno jeszcze ten pasek się wyświetlić. Nie wiedział o tym, że fryzoluszek tam siedział. Wiesz co chodzi? Ale z drugiej strony nie wierzę w to, że oni są na tyle sprytni. Po prostu nie jestem w stanie w to uwierzyć. Czyli myślisz, że to się dzieje naprawdę? Wiesz co, myślę, że po części to się dzieje naprawdę, ale też musisz zauważyć, Patryk, to, że oni nie żyją w takim świecie jak my chociażby, tylko oni od zawsze na zawsze mają cały sztab ludzi, cały management, jakieś agencje i to wszystko. Ja myślę, że po prostu mogą być jacyś ludzie nad nimi, czy dookoła nich, którzy to nakręcają po to, żeby właśnie na przykład takie w ogóle Poland o tym gadało, tak? No bo, no co, no komentarze pod tymi wideo w jakiejś części są nieprzychylne, no ale kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi? No, przecież kasę idzie. Pod wieloma ich filmami na przestrzeni lat są nieprzychylne komentarze i już nieraz się zajmowaliśmy jakimiś ich skrajnymi głupotami, a mimo to nadal są na topce i jakoś to leci, więc no nie wiem. Ale może się mylę, słuchajcie. Jeszcze zerknijmy na najpopularniejsze komentarze. Wiecie, jak ja uwielbiam głos ludu. Karol ewidentnie jest negatywnie nastawiony do Kuby, co niekoniecznie fajnie się ogląda. Calm down, freeze. Daje ludziom robić swoją robotę. Hiterka. Jakaś totalna hiterka. Karol zachowuje się jak totalny dzieciak. Myślę, że ludzie mają większe problemy niż zakłady do głupiego filmu na YouTube. Pokazuje tym, że jest egoistą. Jego narzeczona jest zestresowana koncertem, a on psuje humor i dodatkowo stresuje wszystkich dookoła, bo jego głupi zakład jest oczywiście najważniejszy na świecie. No to chyba oczywiste, w jakim świecie żyjesz? No raczej. Obudź się. Karol, jak masz jakiś problem, to siedź w domu, a nie psujesz swojej babie humor przed ważnym dla niej dniem masakra. Ale że co, że nie można się obrazić? Po pierwsze, po drugie to chyba maskara, nie? Karol, jesteś po prostu paskudny dla Kuby. Chłopak tyle robi dla Werki, stara się, a ty obrażony, ofochany książę. Człowieku, to koncert twojej narzeczonej, a ważniejsza jest reakcja na to, jaki czas w maratonie miał Michał. Serio? Straszny typ z ciebie. Ja nie wiem, słuchaj, a może po prostu ja tak sobie myślę, że ten Kuba to za dużo robi dla tej Werki, co? Za dużo, myślisz? Może za dużo robi dla tej Werki, ja dlatego pan fryzoluszek jest taki po prostu naelektryzowany co do niego. Może sam chciałby poszkolić Werkę w wokalu, no ale to właśnie problem jest, bo sam za bardzo nie umie. Nobody's perfect. Poza fryzoluszkiem. Poza fryzoluszkiem, tak, tak. Weź chłopie, za późno na to. Trudne sprawy. Tylko na pudelku, tylko na pudelku, tylko na pudelku! Janusz Józefowicz podczas spektaklu. Rozstaliśmy się kilka tygodni temu. Mamy komentarz Nataszy Urbańskiej. Ale to on po prostu, co? Ludzie przychodzą na spektakl, a tutaj nie ma spektaklu. Wychodzi Janusz Józefowicz. Rozstaliśmy się! I wszystko. Słuchaj, jak to wyglądało. Wyglądało to tak, że jest ten teatr Buffo, studio Buffo, które ten Józefowicz... Buffon? Przez te niewolne, to jest wielki artysta, który tam Józefowicz współprowadzi. Pudelek dostał list. Dostał list od czytelniczki i czytelniczka napisała Pudelkowi tak. Janusz Józefowicz zaprosił na scenę jednego z widzów. Podczas rozmowy z jego ust padły słowa, że razem z obecnym na scenie Januszem Stokłosą tworzą jeden z najdłuższych związków w polskim showbiznesie. Mężczyzna zwrócił mu uwagę, że przecież jest związany z Nataszą Urbańską, na co usłyszał w odpowiedzi. Nie, nie jesteśmy już razem od kilku tygodni. Powiedział to z pełną powagą, czym wzbudził konsternację wśród zgromadzonych. Yikes.
Wyobraźcie sobie, że idziecie na spektakl, a tam... Jakaś drama po prostu. Nagle małżeńska. Wybucha wam. Tak jakbyście poszli na koncert wersów trochę, co? Podobne, tylko inne te obręby wiekowe. Trochę tak. No i Pudel się skontaktował z Nataszą Urbańską, co ona na to, że Janusz Józefowicz gada w swoim teatrze, że się rozstali. Na co ona? Little party, never kill nobody. Hoppa! Mój mąż jeszcze nie widział teledysku, a już nas rozwodzi i po raz pierwszy nie zrobiły tego media. Co? No bo ona kręci teledysk teraz. No. Więc postanowiła zareklamować w tym jednym czy dwóch zdaniach tak. Ten teledysk. Ja wiem. Natasza od 20 lat nadal próbuje. Cały czas próbuje. Tak. Ale co ten teledysk ma wspólnego? Przejdziemy do tego. Bo na ten moment wszystko jest takie, wiecie, Mysterious, nie wiadomo o co chodzi. Aż Scooby-Doo chyba powinien się tym zająć, co? Plejada postanowiła się jeszcze skontaktować z Józefowiczem, żeby skomentował swoje słowa na temat tego, że rozstał się z Nataszą Urbańską. Okej. Okay. Rozumiecie wszystko? Wszystko jest normalnie. Na co Józefowicz powiedział tak. Teatr Studio Buffo ma wpisaną formułę w swoją nazwę. To jest teatr rozrywkowy, którym się bawimy. No więc to, o czym pan mówi, jest kompletnie wyrwane z kontekstu. To była zabawa z publicznością i reakcja na to była oczekiwana. To zabawa była, zabawa, kochani. Zabawić się nie umiecie? Ja nie znam tej zabawy. Ja też nie znam, ale ja nie chodzę do Buffona. No i pytasz się mnie, o co chodzi z tym teledyskiem, tak? No, w ogóle chciałbym się dowiedzieć, co ona na to, co on powiedział, bo póki co nie dowiedziałem się. I się nie dowiesz, ponieważ nie powiedziałem. Bo teledysk ona teraz nakręciła. I wrzuciła takie zdjęcia z takim panem, który się nazywa Gaetano Arena. I tutaj z nim za rękę chodzi. O kurczę, I to ma być jej piosenka. Najnowszy klip będzie najodważniejszym w jej całej karierze. Odważniejszy od rolowania? nie wierzę w to, Natasza. Swoją drogą my przypominaliśmy te legendary nagrania. Tak, to prawda. Serdecznie zapraszamy, bo to było magic. Podoba mi się najpopularniejszy komentarz na Pudelku pod tym. Zostawiła go Ewa, czyli nie Edyta Górniak, bo ona nie była Ewą. I brzmi: o matko, co to jest? Nie wiem. Słuchaj, to może wielka premiera będzie na tę Miss Polonia, co? Może na Miss Polonia, więc widzisz, może się rozstała, może się nie rozstała. Nieważne, nie wiadomo. No ważne, że będzie Miss Polonia, będzie ten teledysk z Gaetano Arena. Z Areno. No, najważniejszy. No i tak to się kręci, nie? I też trzeba pamiętać, że zabawa. Jest ważna zabawa po prostu. Tak, warto się bawić i nie wyjmować rzeczy z kontekstu. Pani ma fashion. Jest w związku? Nie jest w związku. Jest w związku? Nie jest w związku. Nie wiadomo właściwie, czy jest w związku, ale z jakiegoś powodu wszyscy tym żyją. Dlatego musimy po prostu się zagłębić, ponieważ całkiem niedawno odbyła się kolejna edycja Tańca z Gwiazdami. No i tam ona, wyobraźcie sobie, tańczyła. Ale ponieważ... oni widzą, bo oni oglądają nasze stories na Instagramie. Jest gwiazdą, tak, ale ja zmierzam do tego, że przez całą edycję po prostu usilnie próbowano ją zszyć właściwie tak. Z tym tancerzem, tak? Bo tak jest cała edycja, że się typuje po prostu jakąś kobietę, która jest gwiazdą, jest singielką, no i wiadomo, że no jest chłop tancerz, no to oni będą tańczyć, no i to musi być, wiecie co? Romans. Nie tylko, może być i wiele więcej. Że co, że wsadzak? Ale ty musisz od razu tak po prostu wulgarnie, może być po prostu, wiesz, miłość na przykład, nie? Nie znasz czegoś takiego. Francuska, niemiecka, kto co lubi. Podczas tańca mówiła, że nie, że nic takiego nie ma. Coś jest na rzeczy? Nie. Że w ogóle dajcie mi spokój i tak to leciało. Że można to potraktować tak jak wszystko inne i może nie brać tak na serio wszystkiego, co piszą media, łącznie z waszym portalem. No ale taniec się skończył.
Nagle Party krzyczy: tylko u nas! Michał dla Julii przeprowadził się do Polski. Chce być blisko niej. To oczywiście początki związku, ale świetnie rokującego. Nie chcą mówić o tym publicznie. Oboje są ostrożni w kontakcie z mediami. Cenią swoją prywatność, ale i spokój. Mówi Party, osoba z otoczenia Michała. Jakiś informator. Oczywiście, że swojego związku nie ukrywają przed bliskimi, znajomymi i rodziną, bowiem spędzają razem sporo czasu. To żadna tajemnica. To, że Ma Fashion zabrała Michała na rodzinną komunię, nie jest przecież przypadkiem. A wy co myślicie? Myślicie, że to jest przypadek, że zabrała go rodzinną komunię? Czy to nie jest przypadek? Akurat przychodził po prostu stragażony. Tak? A co robisz? Nie masz planów? Idziemy na rodzinną komunię. Przy okazji na Pudelku powstał totalnie psycholski artykuł, gdzie przechodzimy przez jakieś etapy ich znajomości i domniemanego romansu, więc słuchajcie, przejdźmy przez to. Okej. Mamy pierwszy etap, czyli tańczą w tańcu z gwiazdami. Nie wiem, czy was to ominęło jakoś przypadkiem, słuchajcie. Drugi, pocałunki na parkiecie. I tutaj mamy wypowiedzi. Ponieważ wtedy swego czasu, jak ten jakiś pocałunek się wydarzył, no to jakaś tam dziennikarka zapytała właśnie o ten pocałunek, że pierwszy pocałunek między nimi na parkiecie. I wtedy Ma Fashion podobno powiedziała: pierwszy? Przecież w poprzednich tańcach też były pocałunki. Nie wiem. Był? Nie było? Nie, ale musimy zobaczyć, bo my zawsze po wykonanym tańcu nie wiemy, co zrobiliśmy. Są takie emocje, adrenalina, że dopiero wracamy do domu i następnego dnia sobie odpalamy to, co oglądali widzowie. Girl, are you okay? Jakby ona nie wie, co się dzieje, wiesz, to jest jakaś niepoczytalność, rozumiem, tak? To tak, wiesz, jak dochodzi do jakichś nieprzyjemnych sytuacji i to jest po prostu... To jest to. Trzy. Ma Fashion zaprosiła Danielczuka na rodzinną komunię. Tak. Była rodzinna komunia i mamy też dwa zdjęcia z rodzinnej komunii. Mało tego, tancerz wtedy zagrał w piłkę z młodszymi członkami rodziny blogerki. To już, wiecie, wchodzi w rodzinę. To już jest wow. Dobra, idziemy do czwartego. Wspólne chwile i subtelne znaki. Co jest z tymi subtelnymi znakami, pytacie? Mianowicie Ma Fashion opublikowała swego czasu zdjęcie w okularach przeciwsłonecznych, ale wścibskie dzieciaki zauważyły, że to są okulary przeciwsłoneczne tego tancerza. Mhm, dokładnie tak. 5. Wypad do Sopotu. Jak był ten top hit, super festiwal Polsce. No to oczywiście... Te wszystkie, czy przynajmniej czołowe gwiazdy Tańca z Gwiazdami tej ostatniej edycji były zmuszone, żeby przyjechać do tego. Nie wszystkie, no Dagmara nie, ewidentnie, nie była bo Dagmara nigdy nie brała udziału, o co wam chodzi? Ona jaka nie, Dagmara? Dagmara, co? No i 6 na 6 mamy, słuchajcie. Przejażdżki autem. Tak, przejażdżki autem. Wyobraźcie sobie, że czasami zdarza im się jechać tym samym autem. Jezus Mary, to na pewno coś tam jest. I mało tego, Ma Fashion się tym chwali. Tak, chwali się. Wrzuciła jakieś nagranie, jak jadą autem, gdzie widać właśnie tego Michała i powiedziała: tak tylko chciałam się pokazać i chcieliśmy was pozdrowić. Tak tylko. Tak tylko. Jasne. Show News postanowił odezwać się do Ma Fashion i poprosić o komentarz. Mm-hmm. Czy jest, czy nie jest, okej? Okay? Bo to tak nie może być, że żyjemy w jakiejś takiej niewiedzy. Oczywiście, że tak. To musi być w końcu wyjaśnione tu i teraz. Dokładnie. Problem w tym, że Michał przecież mieszka w Polsce już od paru lat. Ktoś chciał zabłysnąć, a finalnie nie wyszło. Ja jestem przyzwyczajona do dowiadywania się z mediów o tym, co się dzieje w moim życiu. Ale Michał właśnie dowiedział się, że się przeprowadził do Polski, a przecież mieszka tu. Ale heca, co? Ale już co chodzi, ona nie skomentowała cały czas Oczywiście, czy są ze sobą, czy nie. Oczywiście, że tak. No i co, myślisz, że to jest przypadek? No i na sam koniec, jako ostateczne potwierdzenie tej relacji, wyobraźcie sobie, że taśma. Wybrali się razem na Orange Warsaw Festival. Mm-hmm.
Oni. No to totalnie. W trójkę. To jest gorsze niż seks taśma. Ale nie zapytałeś w trójkę. A w trójkę ona... Ona, on i jej torebka za 9000 zł. Tak. A co myślałeś? Myślałem, że Sebastian Fabiański. Nie, on jest zajęty teraz z wydawaniem tych pieniędzy, co z tej klatki wytegasił. No dobra, to teraz prawda. Tak czy nie? Piszcie w komentarzach wasze przemyślenia, koniecznie. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiamy was serdecznie. Liczymy na wasze komentarze, na wasze kciuki w górę, na wasze udostępnionka, na wasze, nie wiem co jeszcze, sronka, pokazywanie na stories nas i wszystko inne, co pomoże zbudować zasięgi. Pokażcie kotkowi, pokażcie panu z warzywniaka. Tak, po prostu pokazujcie. I oglądajcie w kółko. Pokażcie mrówkom. Mrówek jest dużo, będzie dużo wyświetleń. I co jeszcze? I jeśli nie wiecie, co wpisać w komentarz, to wpiszcie słowo na ten tydzień. A słowo na ten tydzień jest słowo koczkodan. Pozdrawiamy was serdecznie. Buziaki ściskamy i życzymy wesołych świąt. Pa, pa. Hejka. Dziękujemy. A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.